Cotacachi to miasto znane z wyrobów skórzanych, kościół Matki Boskiej Bolesnej. Katedra w stylu neoklasycystycznym. Przed katedrą posąg patronki miasta Cotacachi, świętej Anny. Ze schodów katedry roztacza się piękny widok na okolicę. Jezioro Kujkocza, w języku keczua jezioro świnek morskich, jest jeziorem w kraterze wulkanicznym usytuowanym u podnóża wulkanu Cotacachi. Następnego ranka wyruszamy z Quito w kierunku dżungli nadamazońskiej. Hacienda La Cienega jest jedną z najstarszych kolonialnych hacjend w Ekwadorze. Główny budynek, kamienną rezydencję z brukowanymi patiami i fontannami w stylu mauretańskim, wzniesiono w XVII wieku dla markiza de Maenzy, którego rodzina mieszkała tu przez ponad 300 lat. W 1982 roku powstał tu luksusowy hotel. W niedzielne poranki w kaplicy rozbrzmiewa dzwon, który umieszczono tu w 1768 roku w darze dziękczynnym, gdy po 20 latach siejącej zniszczenie aktywności wulkanu Cotopaxi wreszcie nastąpił spokój. Cały wewnętrzny dziedziniec zajmuje uroczy ogród z fontanną.